Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was przynajmniej trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj podsumujemy, jak wygląda internet, który gaśnicą podpalił Grzegorz Braun. To będzie przeogromnie długi odcinek. Musimy nadrobić to, co działo się, gdy nie było poszukiwacza, a tu są jeszcze sprawy bieżące. No, nie ma na co czekać. Czas wspólnie lecieć do internetu. Przewidywaliśmy, że podczas tej kadencji będzie się działo, ale chyba nikt nie stawiał, że aż tyle. I to chyba jedyny serial na świecie, który ma ponad 38 milionów patronów. Bo ty go sponsorujesz, ja go sponsoruję i ludzie oglądają go na dużym ekranie. Kinoteka za darmo zapraszała na seans posiedzenia Sejmu, gdzie 14-dniowy rząd Morawieckiego starał się o poparcie parlamentarzystów. Rodacy będą mogli dotrzeć. Mateusz Morawiecki starał się jak mógł, przygotował przemówienie, które dokładnie przeczytał. Nowe aspiracje i bardzo dobre. Slajd, stąd też. Wręcz trochę za dokładnie, ale to nic nie pomogło. Jego rządzenie zakończyło się tak, jak zakończyć się miało. Zostało 456. I część Polski wybuchła z radości, a pozostała płacze. Patrząc, kto został nowym premierem, czuję się, jakbym wsiadł do wehikułu czasu i cofnął się o 15 lat. No oczywiście jest nim Donald Tusk, który objął stery w rządzie stworzonym przez koalicję. 48 posłów, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Chyba nawet sam prezydent Andrzej Duda nie mógł wierzyć, kogo właśnie zaprzysiężył na premiera. Jak będą wyglądać te rządy? No niektórzy mówią, że przepowiednią jest to nagranie, gdy Tusk zabiera telefon posłance Barbarze Nowackiej. Stanąć przed Trybunałem Stanu. Jeśli nie przywrócimy w Polsce rządu... Może weszła w niewłaściwy folder w galerii, albo w przeglądarce zaczęła wpisywać słowo na P. I nie chodzi mi tu o słowo na P jak parlament. Chodzi mi... albo... dobra, nieważne. Odpuszczę wam dwugodzinne expose nowego albo starego premiera, które trwało 2 godziny. Później był czas na pytania, do których zgłosiło się 250 parlamentarzystów. Każdy na wypowiedź miał minutę i wiadomo było, że będzie to trwać. Co można robić podczas tych przemówień, pytań, kłótni? No, siedzieć i patrzeć? No, trochę nudno. Niektórzy podczas tego posiedzenia zwijali rurki z papieru, jak poseł Marcin Horała z PiSu. Inni popijali kawę, którą na salę plenarną donosił Konrad Berkowicz z Konfederacji. Oczywiście tylko dla swoich kumpli. Każda kolejna sejmowa transmisja bije rekordy. Tak samo było w tym tygodniu, bo były to najchętniej oglądane live'y na świecie. Każde z nich nabiły ponad 4 miliony wyświetleń. Można powiedzieć, że oglądał je co 10 Polak. Na czacie porządku pilnowała policja, która prosiła o spokój i niespamowanie. To oczywiście było fejkowe konto, ale policjanci pewnie też to oglądali. Do tych tysięcy widzów odnosili się marszałkowie. Szymon Hołownia pozdrowił oglądających. Po wczorajsze obrady Sejmu w internecie oglądało ponad 4 miliony obywateli. To jest realna zmiana, drodzy Państwo. Ludzie naprawdę interesują się demokracją i tym, co tutaj robimy. Patrzą nam na ręce, chcą wiedzieć więcej. Chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy dzisiaj oglądają naszą pracę tutaj w tej Izbie. Nagrodźmy ich gorącymi oklaskami. Ich wszystkich, niezależnie od tego, jakie mają poglądy. A Krzysztof Bosak na bieżąco odpowiadał na pytania z czatu. Dopytują w transmisji, ile jeszcze pytań, więc poinformuję, że jeszcze 129 pytań. Aż brakowało apelu, tapujemy widzowie. Tak pół żartem, pół serio, czekamy na jakieś Q&A. To byłby specjal na 500 tysięcy subskrybentów, bo właśnie taki próg przekroczył sejmowy kanał na YouTube. No, co, zły pomysł? No, na inny wpadł Grzegorz Braun, który, jak już pewnie widzieliście, dorwał gaśnicę i postanowił przerwać uroczystości odbywające się na korytarzu. Zgasił nią chanukową menorę, czyli żydowski świecznik. I po raz pierwszy ktoś gaśnicą wzniecił pożar, bo internet zapłonął, nie tylko w Polsce. Gdy proszek z gaśnicy jeszcze unosił się w powietrzu, marszałek Hołownia wykluczył go z obrad Sejmu i nałożył maksymalną karę finansową. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu. W odpowiedzi część zwolenników Brauna szykowała dla niego zbiórkę, aby wynagrodzić mu te pieniężne straty. Dwie z nich na zrzutka.pl swoje cele osiągnęły w kilka godzin, co szybko zablokował sam serwis, tłumacząc, że są one niezgodne
zgodne z ich regulaminem. Przy okazji zapraszają na swoją zbiórkę pod nazwą Rozpalmy świecę chanukową, która, jak widać, daleka jest od sukcesu. Akcje posła Brauna podchwyciły nie tylko serwisy z całego świata, które stawiały polski Sejm i samego Brauna w bardzo złym świetle, ale do tego przyczepiły się też inne internetowe, jakby to powiedzieć delikatnie, kontrowersyjne postaci. Gasi Grześ, Chanukę w Sejm. Które starały się jeszcze mocniej podpalić to, co wydarzyło się w Sejmie. Pojawił się nawet jeden polski Żyd, który chwalił to, co się tam stało. Szanowni bracia, nazywam się Adam Blumenstein, jestem polskim Żydem. I ta opinia według sympatyków Brauna tłumaczyła to, co parlamentarzysta zrobił. Że Grzegorz Braun zrobił jak najlepiej mógł. Tylko jak się okazało, to aktor, który udaje wyznawcy judaizmu. Jego postać śmierdziała też jednemu z moich znajomych na moim Discordzie, który jest prawdziwym Żydem, w przeciwieństwie do tego tutaj. Zapytałem go o jego opinię na temat sytuacji i w skrócie jest całą akcją przerażony. Dodam, że jego poglądy są prawicowe. I na moim Discordzie, na którego zapraszam, z tym znajomym rozmawialiśmy na kanale głosowym. Mówił, aby nie wchodzić w ten ostry spór, czego robić nie będę, ale zachęcał, aby się z tego trochę pośmiać. Więc dodajmy trochę humorku. Internet stworzył masę memów. Tak wygląda wspomniany specjal na 500 tysięcy subskrybentów. A może gniotek, który pękł w salonie? I właśnie coś takiego widzi nauczyciel, który wbija do kibla na długiej przerwie. Za to polityka nazwano strażakiem Braunem. Z OSP, szczęść Boże, są też wygenerowane przez sztuczną inteligencję klocki Lego, których oczywiście nie kupicie. Są też inne przeróbki. Braun prezentuje najmocniejszy generator pary z innowacyjną technologią Power Steam. To jak już opadł pył, a Grzegorz Braun się z niego otrzepał. Co stało się później? Został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji. Marszałek zapowiedział, że odbędą się nowe uroczystości zapalenia świecy i to wydarzyło się wczoraj. Są też filmiki z podobnych imprez, gdzie gaśnica jest częścią zabawy. A co o tym wszystkim myśli poseł Grzegorz Braun? Czy żałuje? W ostatnich wywiadach skomentował, że była to interwencja poselska. Przeprowadziłem interwencję poselską. Ugasił potencjalnie niebezpieczny pożar, oddzielił kościół od państwa, tak jak chce tego lewica, i żałuje tylko, że nie trafił na gaśnicę pianową. Której bardzo żałuję, że nie trafiłem na gaśnicę pianową. No bo ta proszkowa faktycznie narobiła bałaganu i jest też niebezpieczna dla ludzi. Podrażnia wzrok, układ oddechowy, no i jak jest już prawdziwy pożar, zanieczyszcza oparzenia. Dlatego używamy ją w ostateczności. O czym na własnej skórze przekonała się Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która sama podbiegła do interweniującego, w cudzysłowie, posła. Gdy nasz cały kraj patrzył na zaprzysiężenie premiera, który według niektórych jest niemiecki, to w tym samym czasie wygraliśmy z Niemcami, bo mamy najpiękniejszego Manula na świecie. Tylko co to jest Manul? Oto on, Manula z poznańskiego zoo o imieniu Magellan. Pokonał on w głosowaniu na X-ie reprezentantów Niemiec, Rosji, znowu Niemiec, tu głosów oddano 150 tysięcy, a w samym finale pokonany został reprezentant Japonii. Polska górą! Dobra, koniec tych politycznych tematów, przynajmniej na chwilę. Teraz kilka słów o dzisiejszym sponsorze, którego doskonale znacie, bo jeżeli szykujecie się na zakup gaśnicy albo chanukowej świecy, czy czegokolwiek innego na zbliżające się święta, to pamiętajcie, że jest wtyczka Letyshops, która pozwoli wam odzyskać część wydanych pieniędzy. Jest to cashback, który w Letyshops w okresie przedświątecznym sięga nawet 30%. Dla mnie i oczywiście dla was został wygenerowany specjalny link, który zwiększa zwrot na Allegro 5-krotnie. Dlatego jeżeli planujecie tam zakupy, macie go w opisie. Pula gorących cashbacków jest ograniczona, dlatego śpieszcie się. I oczywiście pamiętajcie o loterii, która trwa do 22 grudnia. Każdy zakupy z listy sklepów wymienionych w loterii to jeden los, gdzie do zgarnięcia jest 100 tysięcy złotych. Aby wziąć udział, wystarczy zaakceptować regulamin i standardowo oszczędzać. Owocnych zakupów i powodzenia w loterii. A my dalej nurkujemy w głąb internetu, który może być jeszcze bardziej zdziwiony, a może bardziej zażenowany, patrząc na to, co się dzieje na TikToku. Oto jeden z trendów, który rozpoczął ukraiński TikToker. Polega on na chodzeniu na czworaka.
Wszystko to dzieje się w Polsce, bo tu obecnie przebywa twórca o nicku Crawly. Jak widać, znalazł fanów, którzy się do niego przyłączyli. Niektóre z jego filmów mają po kilkadziesiąt milionów wyświetleń. Te TikToki widziałem kilka tygodni temu i nie chciałem o nich mówić, ale gdy przebiły się do mainstreamu, no, moje milczenie nic nie daje. Na szczęście nie tylko ja czy wy patrzymy na to z zażenowaniem. Pod filmami znajdziemy masę komentarzy, które też mówią, że jest to zwyczajnie głupie. No to czas wspomnieć o innych TikTokowych trendach, bohaterach, którzy byli, są popularni, no i za których na pewno będziecie mi wdzięczni, że o nich wspominam. Nie dziękujcie. To co, zaczynamy? Zgadnijcie, jak brzmi mój bąk. Guess my fart. Tak, ten trend nie jest nowy. Powstał jakieś 2 lata temu, ale dopiero na przełomie października, listopada naprawdę wybuchł, no i rozniósł się po całym internecie. To taki test, jeżeli bliska ci osoba naprawdę dobrze cię zna, to będzie wiedzieć, jak brzmi twój bąk. Przynajmniej ci tutaj nie chodzą na czworaka po galeriach, no i nie każą zgadywać obcym ludziom. Shut up, guess my fart. To teraz czas na osobę, która chodzi po galeriach, ale robi pożyteczną robotę. Tak, są takie osoby na TikToku. Przedstawiam wam The Clean Girl, czyli czystą dziewczynę, która sprząta publiczne toalety za darmo. Wszystko zaczęło się od sprzątania w McDonaldzie. Gdy ten pomysł się spodobał, poszła do innej restauracji, z której została wyrzucona. Ale nie dała za wygraną. Od tej pory czasami przebiera się za obsługę danej firmy i wtapia się w tłum. Czysta dziewczyna zaczęła zyskiwać na popularności, dlatego zaczęła pytać swoich obserwatorów, gdzie i co ma posprzątać. Za ich namową sprzątała już toalety w Taco Bell, w supermarkecie Walmart, gdzie okazało się, że jest to toj-toj, ale i tak go posprzątała. Ale też brała się za ogarnianie cmentarzy. I tu musicie przyznać mi rację, to co robi nie jest w żadnym stopniu szkodliwe, a nawet jest bardzo pożyteczne. Nie mam do czego się przyczepić. No dobra, mam. Sprząta publiczne toalety. I czasami zdarza się, że nie używa rękawiczek. To taka plama na jej wizerunku. To na dzisiaj ostatnia bohaterka serwisu TikTok, która z obserwującymi dzieli się swoją miłością. Jak widzicie, May Rivone, bo tak ma na imię, obserwuje blisko 700 tysięcy ludzi. To ona i jej partner Marcelo. No tak, dobrze widzicie, jej partner jest wyjątkowy. Znaczy każdy jest wyjątkowy, ale ten na tle innych mężczyzn mocno się wyróżnia. Marcelo to szmaciana lalka. 37-latka dostała ją od mamy. Miała ona pomóc jej w nauce tańca, ale jak mówi nasza TikTokerka, gdy zobaczyła go po raz pierwszy, wiedziała, że to ten jedyny. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Wzięli nawet ślub. A pewnie teraz zazdrościcie. No to jeszcze was zaskoczę. Z tej pięknej miłości powstało dziecko. Oto cała rodzina. Fakt, Marcelo może być pewny, że to jego potomek, bo ten wdał się w tatę. Oczywiście są też gorsze momenty, kryzysy małżeńskie. Jak relacjonowała May Rivione, gdy ona przebywała z dzieckiem w szpitalu i ukochany nie dzwonił. I trafiła po nici do kłębka, że Marcelo był z inną kobietą w hotelu. Oto się spruła do męża, ale kryzys został zażegnany i można powiedzieć, że ich uczucia nic nie rozwiązały. Łączą ich mocne więzi i są ze sobą zżyci. To był potrzebny przegląd TikToka. Oczywiście są też trendy, które trwają od początku tego serwisu i będą dalej trwać. Chociaż może krócej niż nam się wydaje. Mówię tu o układach tanecznych, które pozwoliły wielu influencerkom zyskać gigantyczną popularność. To powoli może się skończyć, bo za jakiś czas każdy z nas będzie mógł wygenerować taniec z obrazka. Do tego służy narzędzie Animate Anyone. Chcesz, aby wygenerowana cyfrowo ładna dziewczyna zatańczyła? Okej, nie ma problemu. A może chcesz ożywić postać z twojego ulubionego obrazu? Spoko, narzędzie Magic Animate ci na to pozwoli. Za to wiele osób, w tym trochę ja, boi się nowej generacji robota Tesli. To Optimus, którym pochwaliła się firma Elona Muska. Jak widzicie, wygląda już on bardzo ludzko, chociaż wiele osób zarzuca mu, że jego chód nie jest naturalny. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że chodzi praktycznie 1:1, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.
Może na nim wzoruje się robot Tesli. Jeżeli wam brakuje ruchu, to możecie sobie tych polityków wygenerować, tak jak mówiłem wcześniej. Wtedy każdy z nich zatańczy jak tylko będziecie chcieli. Trochę odwrotnie niż w prawdziwym życiu. Nowoczesna technologia może być wykorzystywana na różne sposoby. Przede wszystkim to, na co ja liczę, mamy mieć łatwiejsze życie, no i przede wszystkim tańsze. W Tarnowie, aby zaoszczędzić na energii w parku biegowym, oświetlenie uruchamia się SMS-em. Wystarczy wysłać wiadomość o treści biegam na podany numer i na 60 minut włączą się dla nas latarnie. Genialne! Po co mają się świecić cały czas, gdy mogą tylko wtedy, gdy trzeba? A niektórzy jeszcze na to narzekali, mówiąc, że niedługo w publicznych toaletach trzeba będzie wysłać SMS-a o treści SRAM, aby spuścić wodę. No przecież to jest super! No oczywiście fajnie, jakby technologia i robotyzacja jeszcze pomagałyby biegać, albo robiłyby to za nas. Jak widzicie, powoli do tego zmierzamy. No chyba, że robot dalej będzie wzorować się na tych, co nie trzeba. To tyle w odcinku, pełne linki w opisie, tam też link do Leti. Ogromnie wam dziękuję za wasze wsparcie i proszę o więcej lajków, komentarzy i zapraszam do subskrypcji. Z całego serducha dziękuję. No i przepraszam za mój głos, jestem lekko chory. Widzimy się w Poszukiwaczu w poniedziałek. Do zobaczenia. Hej!